Mocno brakuje żużla. No brakuje, no a też treningi tak jeździć bez sensu, no też nie ma tu treningów teraz, nie? No niestety tak to jest. Mogliśmy awansować do playoffów, no coś by było więcej, nie zawsze tych meczy, a... No byliście piątą siłą w drugiej lidze, no, ale ta różnica była spora. Jak oni wyrównani byli, nie? Pierwsza czwórka, także nas trochę dzieliło do tego, a oni byli koło siebie wszyscy. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Stadion przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie i z nami najlepszy krajowy zawodnik miejscowej Stali, Teksomu Stali Rzeszów, Paweł Miesiąc. Dzień dobry, cześć Paweł. Witam. No to zapytam tak troszeczkę może przewrotnie. Co się musiało wydarzyć, że żużlowiec, który startuje w Ekstralidze, bo tak było w barwach GKM-u, startował w Ekstralidze, zrobił dwa kroki w tył, żeby wylądować w drugiej lidze. Co ta Ekstraliga nie chciała, nie było innych propozycji, czy Rzeszów przedstawił taką dobrą ofertę, czy też jednak serducho zagrało i macierzysty klub, Rzeszów, rodzinne miasto, jak to było? No może wszystkiego po trochę tutaj z tego, co pan powiedział. Zacznijmy od tego, że przez ostatnie dwa lata, czyli startów w PGA Ekstralidze, ostatni rok w Lublinie i w Grudziądzu, no nie było dużo tych startów. Były to dwa lata spędzone właśnie w Lublinie i w Grudziądzu, gdzie przez te dwa lata objechałem w sumie chyba 11 spotkań, więc to jest bardzo mało. Były to, mówię o zawodach, bo wiadomo, treningi były na bieżąco, ale zawodów było bardzo mało. Było to 11 spotkań przez 2 lata i na pewno tej jazdy uciekło takiego jakby pewności siebie i odczytywania sprzętu i tego wszystkiego. Pewno uciekło. Chciałem przede wszystkim pojeździć więcej i też właśnie to przemawiało za mną, że no jestem u siebie i chciałem tym to trochę nadrobić, lecz sezon zweryfikował to, że poziom raz, że w drugiej lidze był bardzo mocny w tym roku. Byli to zawodnicy, którzy przychodzili tutaj na pewno, żeby się pokazać i wydaje mi się, że każdy z tych zawodników chciał coś udowodnić i naprawdę było ciężko do tego. No nie zgraliśmy się jako drużyna tutaj i nie był osiągnięty ten cel, jaki zakładany był przed sezonem. I jeszcze porozmawiamy o tych wynikach, o tym krótkim podsumowaniu tegorocznego sezonu. Ja jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do Grudziądza. Tylko mogę się domyślać albo podejrzewać. Trener Janusz Ślączka miał kłopot, znacie się z Rzeszowa, zadzwonił do Pawła. Paweł nie odmówił i zagrało. No na pewno i była to na początku może tak, pierwsza liga, gdzie podpisałem kontrakt w Tarnowie. Później po takich sytuacjach pewnych odszedłem z Tarnowa, poszedłem na wypożyczenie do Grudziądza. Tam organizacyjnie wam coś nie zagrało w Tarnowie? No były tam pewne niedociągnięcia, lecz suma summarum wyszło to dla mnie fajnie, bo jakby awansowałem do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, gdzie naprawdę chciałem zostać. No i co, tak jak powiedziałeś, były kontakty ze sztabem z Grudziądza i pojechałem tam na pierwsze treningi. Pierwsze takie treningi tam to wyglądały tak, że po prostu się objeżdżałem na tym torze, później już przyjechałem na taki jakby sprawdzian, czyli od razu pod taśmę z chłopakami tam z Grudziądza. Wypadłem fajnie i włodarze klubu podpisali ze mną jakby kontrakt i ja też spodziewałem się, czyli chciałem bardzo pokazać się z jak najlepszej strony tam, lecz byłem takim pewnym straszakiem trochę może dla innych zawodników z Grudziądza i chłopcy zaskoczyli. Ja niestety musiałem czekać. No właśnie, tu powiedziałeś słowo straszak, to w takiej sytuacji jak zostałeś przyjęty w drużynie, w tym nowym środowisku? Przychodzi chłopak z zewnątrz, wiadomo, że zwiększy konkurencję, rywalizację w zespole, zabierze może miejsce? No na pewno
Na pewno, no wiadomo, że przyjeżdżasz na obcy teren, gdzie chłopcy też, co niektórzy nie mogli jakby się wjechać w ten sezon i tego, co od siebie na pewno oczekiwali, na pewno tutaj podpisanie ze mną tam umowy, no wiadomo, no, nie było tak fajnie, lecz później jakoś się wkomponowałem w tą drużynę i jakieś tam małe punkty dokładałem. No właśnie, sama Ekstraliga to jest duża różnica pomiędzy pierwszą ligą, no już teraz nie mówię nawet o tej drugiej lidze, ale pomiędzy pierwszą ligą a tą najwyższą klasą rozgrywkową dla zawodnika, bo ty już wcześniej miałeś do czynienia z Ekstraligą. Stare, dobre czasy, przecież ze Stalą Rzeszów awansowałeś do najwyższej klasy. No tak, jako młodzieżowiec chyba jeszcze. No tak, ale wtedy jaki młodzieżowiec? Najlepszy. No dokładnie, byliśmy mocno tutaj parą juniorską w Rzeszowie i fajnie wspominam lata młodzieżowe. A ta sama Ekstraliga? Teraz z pozycji Grudziądza. Tak, ja mam całkiem inne zdanie, bo naprawdę może to trochę tak zabrzmi inaczej, ale jak właśnie macie tutaj zdanie, naprawdę w drugiej lidze nie jest tak łatwo. Są inne warunki, troszkę jest inaczej jak w Ekstralidze. W Ekstralidze jest to wszystko takie dociągnięte na zero, tory wygłaskane. Mi, że tak powiem, bardziej to odpowiadało. I mogę powiedzieć tutaj teraz szczerze po tym roku, że wiadomo, że tutaj sprzęt, forma i w ogóle ma bardzo, bardzo jakby duże znaczenie, ale ta druga liga nie była bardzo ciężka w tym roku i pod względem poziomu i też właśnie dogrania się z tymi torami drugoligowymi, to nie jest łatwy orzech do zgryzienia. Zgadzam się w pełni, do tego znane, mocne nazwiska niektóre w niektórych ośrodkach, w niektórych klubach. Paweł, co wam nie zagrało tutaj na waszym stadionie, żeby tu stworzyć twierdzę, żeby to był wasz mocny punkt, żeby tu można pewnie punktować? Bo przecież Hubert Łęgowik, Dawid Lampard, Paweł Miesiąc, no przecież tu była ekipa. Nie wiem, czy będzie w następnym sezonie, a może będzie mocniejsza. Co nie zagrało? No, jakbym wiedział tak na 100%, to wiadomo, bym odpowiedział na to pytanie, lecz wiele rzeczy nie zagrało. Nie zagrało przede wszystkim u siebie, to jazda u siebie, mi się wydaje, najbardziej tutaj, jeśli chodzi o mnie, miała duży wpływ, bo nie było tak, jakbym tego chciał. Nie mogłem się z tym torem jakby do końca sezonu. Cały czas co mecz się jakoś uczyłem i tego toru i myślałem, że już w pewnym momencie wszystko wiem, lecz kolejne mecze pokazały, że cały czas się uczyłem tego toru, więc naprawdę, jeśli chodzi o mnie, no to robiłem co w mojej mocy, lecz nie było to tak wszystko poukładane i ten sprzęt tak dograny tutaj na ten tor rzeszowski, żebym mógł być zadowolony. Myślę, że tych moich punktów bardzo brakowało, lecz kolegów też na pewno. A wy rozmawialiście w drużynie, odczucia były podobne, jeśli chodzi o kwestię dopasowania tutaj do rzeszowskiego toru? Koledzy było, też bardzo mieli... dużo rozmów było, bo przecież na początku przegrywaliśmy. Ja miałem pierwszy mecz, gdzie walnąłem 2-0 u siebie z Poznaniem. To było pierwszy mecz taki po deszczach, gdzie padał deszcz przed zawodami kilka dni. No i to mnie tak jakby wszystko poszło w drugą stronę później, bo niestety się przeliczyłem. Chodzi tu o przełożenia motocykla i później już to jakoś zaczęło wyglądać, lecz później znowu to wszystko się zmieniło. No nie mogłem się tak wkomponować ten rzeszowski tor. Na wyjazdach to wyglądało lepiej. Na pewno, lecz tutaj mi było ciężko. Ja jeszcze spróbuję jakby troszeczkę tak cofnąć taśmę. Początki, to już jest teraz ponad 20 lat twoich startów, jest co podsumowywać. Jako junior, jak już wspomniałeś, to był bardzo dobry czas. Pierwszy rzeszowianin, który awansował do finału Mistrzostw Świata Juniorów, jeśli dobrze pamiętam, w Terenzano, piąte miejsce. No proszę pana, szapoba. Wydawało się, że to idzie w świetną stronę. Rok 2006, 2007 też bardzo udane. Potwierdzisz? No tak, ten szczególnie chyba ostatni rok młodzieżowca to był taki złoty mój rok, kilka takich złotych miesięcy.
gdzie udało mi się zdobyć właśnie fajne wyniki, fajne osiągnięcia, właśnie Mistrzostwa Polski indywidualne w Terezanu, tak jak powiedziałeś, były też choć z rezerwy, drużynowy mistrz świata w drużynie, bo udało mi się załapać w tym ostatnim roku do reprezentacji młodzieżowej Polski. Były osiągnięcia w parach, tutaj Mistrzostwo Polski w parach i Mistrzostwo Polski drużynowe, młodzieżowe tak samo, więc no, tak na koniec zaskoczyłem. Zapisałeś fajną kartę historii, jeśli chodzi o juniora. Dlaczego się decydowałeś później na zmiany barw klubowych, bo przecież wybrałeś Lokomotiv Daugavpils. Ktoś by powiedział, że to taki trochę egzotyczny kierunek, jak na polskiego żużlowca, może z racji, nie wiem, odległości, nie wiem, o co tutaj mogło... Myślę, że to sytuacja tak pokierowała tymi decyzjami, że może nie mogłem tu w Rzeszowie jakby mieć kontraktu, bo wzmocnili się kimś innym, może tak było. Z tego co pamiętam, no to pewnie coś w tym stylu. A inne zmiany barw klubowych, czym podyktowane? Tutaj w Rzeszowie nie było klimatu, nie było miejsca dla ciebie, nie chciałeś? Znaczy to było bardzo dawno temu i na pewno ja pewnie chciałem, ale też skoro zmieniłem klub, no to widocznie nie było tak, jak pewnie bym tego oczekiwał i tak te zmiany były. No tak jak powiedziałeś, był to Daugavpils, później był znowu chyba Rzeszów, później był powrót do Daugavpils, później był Kraków, po Krakowie było chyba jeszcze był Lublin kilka dobrych lat w tym czasie, później był Rzeszów chyba znowu i Opole. I w Opolu tak, bo też wyjechałem do Argentyny wtedy, pomiędzy właśnie przerwą zimową a sezonem. I tak od tego momentu tak fajnie mi się zaczęło wszystko układać od tego Opola i tak się wbiłem do góry cały czas. No właśnie, a taki szczególny czas, którą miejscówkę wspominasz najmilej z tego swojego Speedway touru? Chodzi o klub, tak? I o czas. No wiadomo, że to będzie Lublin. Tam naprawdę zżyłem się z drużyną i z miastem i z kibicami i z formą przede wszystkim. No, tam zaczęło mi te ostatnie lata wszystko piąć się fajnie do góry i była ta wymarzona Ekstraliga i tam fajny wynik zrobiony przeze mnie. No i później tak wszystko jakby troszkę poszło w dół i tak teraz nie mogę z tego jakby z tej formy jakby takiej spadkowej wskoczyć na tą wyższą. A jest szansa na taką trampolinę, odskocznię, że nie wiem, w następnym sezonie będzie dużo lepiej? Nie wiem, czy ty już masz sprecyzowane plany, będziesz nadal zawodnikiem Teksom Stali Rzeszów, jesteście po rozmowach, przed rozmowami? Czyli rozmowy były i jestem w trakcie jakby oczekiwania i poszukiwania klubu. Ja nie mówię tutaj, że zmiana czy coś takiego. Po prostu w tym momencie czekam i na nie ma decyzji. Sytuacji. Nie ma decyzji. Chcę dla siebie też jak najlepiej i tak powiedziałeś o tej trampolinie. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas. Znajdę ten super sprzęt i super silnik czy silniki, gdzie pokażę jeszcze swoje oblicze i jazdę. Bo czekam bardzo, cały czas trenuję mocno, cały rok, nie tylko zimę i na pewno jestem przygotowany fizycznie, muszę więcej popracować nad dobraniem sprzętu i po prostu trafienia tego fajnego sprzętu. I z jednej strony słyszę w Rzeszowie, że ludzie z klubu robią wszystko, będą starali się odbudować potęgę rzeszowskiego żużla. Wy jak rozmawiacie o przyszłości, o ewentualnym kontrakcie, o przedłużeniu tego kontraktu, rozmawiacie też jak ta drużyna by miała wyglądać, jaki jest plan, jakie założenia? No na dzień dzisiejszy nie było takich jakby w sensie takim, jak pan tutaj powiedział. No były, tak jak powiedziałem wcześniej, rozmowy, jeśli chodzi o jazdę w Rzeszowie. Na ten moment to sobie jakby temat jakby stanął. Każdy z nas dał sobie czas i na razie w
tym momencie, no klub na pewno tutaj nie siedzi założonymi rękoma, tylko po prostu buduje ten skład jak najlepszy na przyszły rok. Wydaje mi się, że tutaj trzeba coś właśnie zrobić z tą nawierzchnią w Rzeszowie, by po prostu nam odpowiadała, a nie rywalom przyjezdnym. To jeszcze zapytam o taką rzecz. Twój sezon żużlowy, ligowy w tym roku trwał bardzo krótko, bo nie awansowaliście do playoffów. 50-52 wyścigi zaliczone w drugiej lidze. Jak żyć? Proszę pana, co robić? Ma pan rację. Był to bardzo krótki sezon, przez to też, że nie awansowaliśmy do playoffu, lecz i tak byłyby bardzo długie te przerwy pomiędzy tymi meczami, prawda, w playoffach, lecz kilka meczów zawsze jest to więcej. Krótki sezon, w tym momencie trochę ciężko się z tym oswoić, bo też nie mam w Szwecji. Startowałem w sumie w jednym turnieju na Węgrzech, gdzie w sumie po miesiącu takiej przerwy od motocykla siadłem na motor właśnie od razu na zawody. No i wiadomo, teraz cały czas, tak jak powiedziałem wcześniej, trenuję, dbam o formę fizyczną, jeżdżę sobie na rybki, troszkę się odstresowuję, łowię. Jesteś takim jakoś zapalonym wędkarzem faktycznie od dawna? Może nie zapalonym, ale tak w sumie w tym roku troszkę więcej zacząłem jeździć i tak czas biegnie. A czy jeszcze jakieś inne zajawki, żużel, wędkarstwo, coś jeszcze? No na pewno też motocross chodzi, ale to już małe motocykle, takie pitbajki. Lecz na ten moment bardziej skupiam się, by na jesieni więcej pojeździć, bo teraz wiadomo, były takie upały mocne, że raczej się nie chciało w takim kurzu na motokrosie jeździć, ale jeszcze przyjdzie czas na właśnie jazdę na motocyklach. Finał indywidualnych Mistrzostw Polski w Rzeszowie pokazał, że głód dobrego żużla w tym mieście, na tym stadionie istnieje, pełne trybuny. Panowie, róbcie dobry żużel w Rzeszowie. No tak, nie byłem wczoraj na finale, ponieważ kilka dni dopadło mnie przeziębienie, a zawody były późno, więc sobie odpuściłem, oglądałem w Rzeszowie i dopingowałem tutaj zawodników przed telewizorem. Bardzo fajnie. No, widać było, że tutaj jest bardzo duży potencjał w mieście w Rzeszowie, więc na pewno potrzebują przede wszystkim zwycięskich meczy i wysokiej ligi, prawda, by kibiców tutaj ściągnąć, bo pokazało to, że był cały stadion i na pewno fajnie się tutaj bawili przy takich fajnych zawodach. A wiesz, na kogo najbardziej można liczyć, na kogo można stawiać, kto jest sercem drużyny zawsze? Wychowankowie. Myślę, że jest to w jedną i w drugą stronę na pewno, bo też jakby nie patrzeć, byli tutaj dwóch wychowanków, byliśmy jako ja i Dawid Lampard, lecz troszkę daliśmy też ciała, duża presja była na nas. To się wiąże jakby też z presją, bo jesteś u siebie, prawda? Ale na pewno wychowankowie. Sprowadzają też, jakby nie patrzeć, kibiców tutaj. Jasne. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę, że mieliśmy okazję troszeczkę podsumować twoją żużlową karierę. Ponad 20 lat, już jest szmat czasu. Sporo. Mam nadzieję, że kiedyś jakiś turniej jeszcze będzie mój taki tutaj, bo jakby nie patrzeć, szybko to bardzo leci ten czas i już jest ponad 20 lat jazdy. Jasne. Paweł, od naszego firmy, która nas wspiera, dla ciebie kawa, kofeina kolumbijska, proszę bardzo, smacznego. Kofeina kolumbijska, tak? Tak, wszystkiego dobrego, a ty masz z Ameryki Południowej też swoje jakieś tam wspomnienia, bo w Argentynie swego czasu. Tak. I jakie wrażenia? To tak już na koniec, z tej Argentyny przywiozłeś do kraju. Na pewno, zapamiętałeś fajne rzeczy? Na pewno bardzo fajna jest to przygoda.
Zapamiętałem najbardziej to, że do dzisiaj nie odzyskaliśmy tam tego sprzętu, co nam zabrali na lotnisku Buenos Aires i to już tak poszło, wiadomo, w zapomnienie, ale cały czas to tak zapamiętało się, bo był to taki dziwny przypadek. A o co poszło? To motocykle zostały, czy...? Wiesz co, no całe jakby bagaże tych całego motocykla. No ja tam akurat miałem cały swój motocykl, kilka nawet kewlarów, części zapasowych, bardzo dużo rzeczy tam wziąłem. No i to wszystko tam utknęło, nie tylko mojego, bo każdego, kto tam leciał wtedy. A próbowaliście to odzyskać? Czym druga strona tłumaczyła? Czyli tam jest inny świat. Tym, że trzeba było bardzo wysoką łapówkę zapłacić i w sumie się tego nie opłacało wyciągać. A do dzisiaj to chyba tam leży. Nie wiem, co się z tym dzieje. A sama przygoda żużlowa na argentyńskich torach? Tory inne zupełnie? No wiadomo, że w lewo. No tam to jak wracałem tutaj do Polski z Argentyny, to czułem się jakbym, nie wiem, był gdzieś w Afryce, w jakimś kraju takim biednym i wrócił tutaj, gdzie mógł sobie pójść do sklepu i kupić. Tam tak samo stamtąd wróciłem, bo tam nie ma nic, zepsuje się coś w motocyklu, nie ma tego. Musisz naprawiać lub pożyczać, ale są to na pewno stare rzeczy, które ci ktoś pożyczy. I tam się tak bardziej zahartowałem. Jak tu wróciłem, no to taki drugi oddech złapałem. Może taki polski żużlowiec powinien regularnie gdzieś wyjeżdżać w takie egzotyczne tereny żużlowe, fajna, to wtedy fajna, dużo fajna, by się nauczył. Fajna przygoda była, też tory. No ogólnie tam jesteś troszkę taki mały przy tych nawet chłopakach, którzy wiadomo, nie są jakimiś tam rajderami takiej z grubej półki, tylko tacy normalni, lokalni rajderzy, a tam jesteś przy nich taki mniejszy. No bo nie masz tam nic ze sprzętu, także ja pamiętam pierwszym razem to jeszcze na Jawie startowałem, bo mój motocykl jakby nie było i chłopak mi drugi swój motor pożyczył Jawę, gdzie na Jawie już nie startowałem nie wiem ile lat. No i pamiętam, wygrałem chyba całą prostą na tej Jawie, a na mecie się ten silnik wybuchł, nie? Bo chyba tak gazu nikt nie trzymał właśnie jak tutaj europejscy zawodnicy. Nie? I tą historią będziemy kończyć. Dziękuję Paweł za poświęcony czas. Powodzenia, do spotkania na żużlowym torze. Wszystkiego dobrego. No i lepsze wyniki stali. O to prosimy w następnym sezonie, jeśli będziesz jej zawodnikiem. Ale w ogóle Stali Rzeszów życzymy jak najlepiej. Wszystkiego dobrego Tobie, no i Twojej drużynie. Dziękuję i dziękuję też. Także Wam też życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Trzymaj się. Paweł Miesiąc, żużlowiec Texom Stali Rzeszów, był dzisiaj naszym gościem. Gościem na stadionie w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Trzymajcie się.